Dzień dobry, witam dzisiaj klasę czwartą z naszym wiosennym tematem, czyli mamy wiosna, wiosenny obrazek witrażem malowany. Naszym zadaniem będzie zrobić obrazek, który będzie wyglądał jak witraż, ale nim nie będzie, bo nie będzie przyklejany do okna, nie będą wycinane elementy i wyklejane bibułką. Jak malujemy witraż, to muszą to być wielkie elementy, na przykład kwiaty. Muszą być duże. Dlaczego? Ponieważ po tym, jak je pokolorujemy, na sam koniec będziemy robić grube, w miarę czarne ramki. Tak jak mamy konturek, tak będą grube, czarne ramki. I jeżeli wy namalujecie takie na przykład małe kwiatuszki i nawet jak je ładnie pokolorujecie, to później, jak będziecie musieli zrobić taką grubą, czarną ramkę, to zobaczcie, że z tego kwiatuszka tak naprawdę nie zostanie już wtedy nic. Dlatego musimy rysować duże elementy. Jak rysujecie łodygę, to musi ona nie być kreseczką, tylko też musi mieć swoją grubość, dlatego że w środku będzie kolor, a tutaj będzie zakolorowana linia czarnym. Ale za chwilę będę Wam malowała rysunek poprawny. Tak, to sobie odłożę. No i teraz szkic. Tak jak powiedziałam, to jest wiosenny. Nie muszą być też kwiaty, a chociaż to jest najłatwiejsze. Ja na przykład narysuję sobie. Ważka. Chociaż ważka jest bardziej kojarzona z latem, jak z wiosną. Ale niech będzie u mnie ważka. Zobaczcie, że już mam to duże. Może być też motylek. Narysuję jej jak najbardziej kwiatki. Tak jak powiedziałam, duże, proste. Nie skupiajcie się na tym, żeby to było bardzo skomplikowane. I zobaczcie, tu po bokach kartki musi być zostawiona ramka. Ja akurat przykleiłam sobie kartkę do podłogi taśmą, więc tą ramkę mam. Jest mi przez to łatwiej. Wy sobie zostawcie, możecie odrysować linijką. I zwróćcie uwagę, że robię grubą łodygę grubego liścia. To jest ważne. Narysuję więcej kwiatków. W końcu to jest wiosna. Tutaj na przykład między kwiatkami narysuję sobie pszczółkę. Rysuję w taki prosty sposób, żeby nie było to za trudne. Z tyłu znowu dodaję łodygę do mojego kwiatka. Tu rysuję grube, duże trawy, nie cieniutkie, malutkie, bo by nam to nie wyszło po zrobieniu grubej, czarnej ramki, tylko duże. Tu ważne jest, żebyście w tym zadaniu robili duże elementy, wręcz przerysowane duże. To ma być prosty rysunek, nieskomplikowany. Na przykład tam jeszcze sobie tulipanka narysuję. Zobaczcie, jaki to jest prosty szkic. Nic trudnego. Każdy z Was tak potrafi. I ponieważ to jest rysunek w stylu witrażu, to tutaj nie mogą nam zostawać takie duże powierzchnie. Musimy sobie to jakoś ładnie porozcinać. Nasze tło. Czyli dorysowywuję takie kreseczki, którymi rozetnę całe tło. Widzicie? To będzie moje niebo. To dalej będzie niebo, tylko jest tak porozcinane. I dorysuję też wzorki na skrzydełkach ważki.
tylko by nam zostało. I tyle wystarczy mi z mojego szkicu. Teraz przechodzę do kolorowania. Kolorujemy pastelami. Oczywiście kolorować można według uznania, ale co ja radzę? Nie to, że wszystkie trawki na przykład są takiego samego koloru zielonego. Dobrze by było, żeby były one różnymi kolorami. O, to jest ten sam akurat. Niechcący złapałam taki sam. Dobrze by było, aby były one robione różnymi kolorami. Jasny, ciemny, żeby były przekładane. W chwili obecnej nie skupiam się na tym, żeby było, żeby zostawić sobie tą linię szkicu. Normalnie ją wypełniam. I zobaczcie, różnymi zielonymi koloruję sobie trawkę. Można cieniować, jeżeli ktoś czuje się na siłach, ale nie jest to w żaden sposób wymagane, żebyście teraz cieniowali. To ma być prosty, szybki rysuneczek. Różnymi odcieniami. Przynajmniej dwoma. Zdaję sobie sprawę, że możecie nie mieć aż tylu kolorów, tylu odcieni tej zieleni bądź innych, ile ja mam tutaj. Dlatego przynajmniej, żebyście mieli dwa. A jasny i ciemny na pewno będziecie mieć. O, widzicie? Pokolorowałam trawkę. To idę po kolei do góry. I na przykład robię sobie teraz łodyżki. Ja chcę, żeby wszystkie moje łodyżki były jednego koloru, dlatego koloruję jednym odcieniem. Jeszcze do tego dorobię tutaj listek. Koloruje się w miarę szybko. Tyle mam zielonego. Zanim przejdę do kwiatku, to będę sobie chciała też pokolorować niebo. I słuchajcie, niebo niech nie będzie tylko niebieskie. Widzicie, mam niebieski. Jak mam takie porozcinane te kawałki, to fajnie jest to wykorzystać. Tutaj nie jest ważne, w którą stronę kolorujecie. Tylko ważne jest to, aby wszystko było ładnie zakolorowane. Ładnie, pełno, czyli nie tak, tylko mocno. I zobaczcie, wykorzystuję to, że mam porozcinane te niebo, żeby też nadać różne kolory. Różowy, błękitny, kremowy, fioletowy. Jak najbardziej są to kolory, które możemy dawać do nieba. Oczywiście różne odcienie niebieskiego też mogą być, jak najbardziej. Ja zdaję sobie sprawę, że wy nie będziecie tego kolorowali tak szybko jak ja. Tym bardziej, że wy to będziecie robili starannie. Ja się po prostu śpieszę. Zobaczcie, wybrane elementy koloruję sobie kolorami z nieba. Wszystko staracie się ładnie zakolorować,
równo, żeby pasta się rozłożyła. Zobacz, już mam coraz więcej tutaj niebieskiego. Co jeszcze trochę fioletowego. To jest akurat losowe, gdzie jaki kolor daje. Zobaczcie, jak już ładnie, pomimo że jeszcze dużo temu brakuje, żeby było skończone, to jak już ładnie wygląda taki obrazek. Jakbyśmy całe niebo zakolorowali jedną barwą, byłoby to dość nudne. A dzięki temu, że używamy wielu barw, to nasze niebo staje się ciekawsze. Jaki teraz? Może jeszcze ten beżowy, co miałam? Oj, to nie był ten kolor. To był ten kolor. No nieważne, rozmazał mi się, to jest dobrze. Ten kolor, którym szkicowałam, wy możecie sobie naszkicować ołówkiem. Oj, za daleko. Jak najbardziej nie musicie pastelom. Jest już pokolorowane niebo. Została mi tak naprawdę ważka i kwiaty. U ważki chciałabym, żeby skrzydełka były pocieniowane akurat. Tak więc daję sobie trochę żółtego i białym rozmazuję. Tak jak powiedziałam, można cieniować, nie trzeba. Ten szkic wewnątrz skrzydełek, co miałam później, to sobie go tam odnowię. Nawet jak zaciągam troszkę tych kolorów z nieba, to nie szkodzi. Tutaj będą skrzydełka od mojej ważki, bo ważka ma jasne skrzydełka. I ważki zazwyczaj są też zielone, dlatego będę chciała ją pokolorować na zielono. A żeby nie było nudno, że wszystkie części mam takiego samego koloru, to użyję dwóch odcieni zieleni. I na sam koniec pokoloruję sobie kwiatuszki. Tulipanka na czerwono. Ja specjalnie nie robię tego rysunku skomplikowanego, żebyście się nie przerazili, żebyście wiedzieli, że to może być bardzo łatwe do zrobienia. Pamiętajcie, duże elementy, jak będą małe, to wam to nie wyjdzie. Tutaj na przykład w kwiatuszkach chcę mieć płatki żółte, żeby było radośnie. Tutaj będę miała żółty środek. O, zapomniałam już o pszczółce. Pszczółka, ponieważ będą potem paski czarne, więc zamaluję sobie całą na żółto. Główkę chyba ma pszczółka czarną. Nie wiem, zostawię główkę na czarne i skrzydełka jej
Pomaluję też białym, bo słuchajcie, nawet jak jest coś białego, to kolorujemy. I ostatni kwiatuszek zrobię pomarańczowy. Tak, żeby praca była kolorowa. Jest to praca przewidziana na 2 godziny lekcyjne. Dlatego podczas tej godziny wymagam od Was po prostu zrobienia sobie takiego rysunku i pokolorowania. Jeżeli się zmęczycie kolorem, to możecie odłożyć to na następną lekcję. Nie ma problemu. Zobaczcie. Na razie mam pokolorowany. Ale mogę Was zaskoczyć, to nie jest praca skończona. Pomimo, że może się wydawać, że to już jest koniec, to nie jest praca skończona, ponieważ na następnych zajęciach, to już będzie po świętach wielkanocnych, będziemy wszystkie konturki starannie poprawiać czarnym, ładnie, grubo. Będziemy musieli się przy tym skupić, nie robić to w pośpiechu. Dlatego na poprawianie tych konturków jest przewidziana cała następna lekcja. Czyli dobrze by było, żebyście do przyszłej lekcji zrobili sobie właśnie szkic i pokolorowali go pastelami, a na następnej lekcji w przyszłym tygodniu będziemy go kontynuować. Ja specjalnie też nie kończę teraz, tylko będę kończyła sobie z Wami w przyszłym tygodniu i wtedy Wam pokażę, co zrobić z tym dalej. Tak więc dziękuję za uwagę. I do zobaczenia na następnych zajęciach już po świętach.